Rok 2021 to intensywne prace budowlane i wykończeniowe na lotnisku Warszawa-Radom. Ta inwestycja to jedna z największych w historii miasta, a jej potencjał może okazać się zbawienny. Niewątpliwie przełom pierwszego, drugiego kwartału to będą powolutku odbiory poszczególnych obiektów budowlanych, które tutaj wykonawcy realizują. I kiedy tylko te odbiory nastąpią, wystąpią pozwolenia na użytkowanie poszczególnych budynków, obiektów. Lotnisko Warszawa-Radom ma być najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce, które będzie optymalnie przygotowane do potrzeb przewoźników low-costowych i czarterowych. Ma ono za zadanie odciążyć pasażerów z lotniska Chopina w Warszawie, gdyby to przekroczyło swoją przepustowość. Przystępujemy do wszelkiego rodzaju prób operacyjnych, rozruchów instalacji, rozruchów całego lotniska. I w drugiej połowie, właściwie powiedzmy trzeci, czwarty kwartał 2022 roku, to już będzie intensywny okres takiej pracy operacyjnej właśnie związanej z różnego rodzaju próbami generalnymi lotniska. Druga połowa zbliżającego się roku to również przystąpienie do certyfikacji obiektu.